Umiłowane dzieci, trzymam was w moim sercu. Moje słowo jest pilne. Karmcie swą wiarę i miłość wobec mego boskiego Syna. Karmcie w sobie pragnienie trwania w stanie łaski oraz przyjmowania mego boskiego Syna w sakramencie Eucharystii. Po uprzednim przygotowaniu przynależcie bardziej do mego boskiego Syna niż do tego, co światowe. Wiedzcie, że grzech występuje aż w nadobfitości w tym pokoleniu, które odrzuca wszystko, co nie służy jego przyjemności i to, co ogranicza jego przekraczającą wszelką miarę swobodę obyczajów. Bez Boga, bez wartości i bez moralności. Wartość daru życia jest nienawidzona przez demona, dlatego proszę was, żebyście trwali w stanie gotowości. Demon nienawidzi instytucji rodziny, nienawidzi niewinności i nienawidzi człowieka. Demon nie rezygnuje ze swoich planów, ciągle prze do przodu, aby miażdżyć dzieci Boga. Umiłowane dzieci, to co dzieje się w tym czasie jest zaplanowane przez demona, aby zmiażdżyć ludzkość, aby zagrabić duszę i by w ten sposób one się potępiły. Demon z wielką siłą atakuje człowieka, ukazując mu kuszące sceny. Choć za kurtyną prawdziwa scena jest inna, zupełnie inna. Za scenariuszem, który wam przedstawia, znajduje się niewola, ból, zabijanie, całkowita kontrola, wyrzekanie się mego boskiego Syna, prześladowanie i cokolwiek złego możecie sobie wyobrazić. Demon posiada swoje własne legiony, za pomocą których prześladuje człowieka. Dzieci, nie lękajcie się. Któż jest jak Bóg? Nikt nie jest jak Bóg. Demon razem ze wszystkim tym, za pomocą czego chce pogrążyć was w lęku, nie posiada więcej władzy niż to, na co pozwoli mu Bóg, oraz wolność, w której każdy mu pozwala się opanować i doprowadzić do postępowania wymierzonego przeciwko memu boskiemu Synowi. Nie lękajcie się, zamiast tego wzmacniajcie swą wiarę, przekonujcie samych siebie, że Bóg jest wszechmocny. Musicie w to wierzyć, bez chwiejności. Musicie utrzymywać w sobie tę wiarę, której demon nie może się przeciwstawić. O ile wy tego chcecie, demon ucieka z miejsc, w których odmawia się różaniec święty i ucieka od osób, które adorują mego boskiego Syna. Wierzcie w potęgę mego Syna, wierzcie, dzieci mego boskiego Syna, macie wiarę połowniczą. Jeśli wiara jest prawdziwa, silna, z przekonaniem, a człowiek jest nawrócony, to może być kuszony, ale niezwyciężony. Ta wiara, umocniona i niezmienna, czyni możliwymi cuda. Wygrywa największe bitwy, choćby były największe. Zmiażdżę głowę szatana wraz z moim ukochanym świętym Michałem Archaniołem i z jego legionami anielskimi i z wami, dzieci. Kościół mego boskiego Syna nigdy nie zostanie zwyciężony przez siły zła, choć będzie kuszony i poddawany próbie. Najukochańsze dzieci, siły przyrody działają i będą działać bardziej intensywnie przeciwko człowiekowi. Trzęsienia ziemi będą ogromnie niszczycielskie w różnych krajach na kuli ziemskiej. Jako matka was ochraniam, pamiętajcie o tym. Gwiazda Słońce zmieniło swoją temperaturę. W ten sposób ziemia będzie otrzymywać więcej ciepła i będą do niej docierać większe burze słoneczne, wpływając zarazem na moje dzieci. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, ażeby wiara wzmacniała się w każdym z was. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się,
ażeby wiara was była silna. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, abyście się nie lękali, lecz wzmacniali się w Bożej miłości. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się i okazujcie miłość braterską bliźniemu. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, aby was nie zwyciężyli kłamstwami. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Meksyk. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Chile i Ekwador. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się za Azję. Módlcie się, dzieci moje, trwajcie w gotowości. Wojna nie jest w zapomnieniu. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Choroba, o której was przestrzegałam, będzie szybko się rozprzestrzeniać. Umiłowane dzieci mego boskiego Syna, ja, wasza matka, was kocham. Im bardziej przybliża się chwila wypełnienia się moich objawień, tym mocniej zło atakuje Kościół mego boskiego Syna, ale moje niepokalane serce zatriumfuje. Towarzyszę wam jako matka, was przestrzegam i niosę was w moim sercu, Mama Maryja.